dziś zapraszam Was do Barcelony. Wylot mieliśmy wieczorem z Modlina. Cena za bilet w dwie strony na osobę wyniósł 500 zł i jest to podróż na 6 dni. Akurat załapaliśmy się na piękny golden hour, więc naprawdę przepięknie Polska wyglądała z lotu ptaka. Wieczorem dojechaliśmy, wzięliśmy taksówkę, żeby było najwygodniej i najszybciej dojechać do naszego noclegu. My akurat zabukowaliśmy ten nocleg w Airbnb, tam wyszło najtaniej. Zostawię Wam link oczywiście w opisie. Nocleg na osobę wyszedł 750 zł na 6 dni, także jak na Barcelonę bardzo dobra cena, bo potrafią być kosmiczne. Mamy kolejny dzień i czas kupić bilety. Podróżujemy tu głównie metrem, dlatego że z naszego noclegu też jest od razu obok metro. I było to najwygodniejsze, najszybsze, bardzo dobrze skomunikowane to metro z wszystkimi najważniejszymi punktami. Bardzo Wam polecam. I na 10 przyjazdów cena to 11,35 euro. I to w zupełności wystarczyło, żeby wykorzystać na cały wyjazd. I pierwsze, co mi się pokazało po wyjściu z metra, to ta przepiękna budowla, o której myślę, że większość z Was słyszało. Jest to dokładnie Sagrada Familia, która jest w ciągłej budowie od 1882 roku. Zakładają, że skończą w 2026 roku na stulecie śmierci Gaudiego, który uczestniczył w projektowaniu, w tworzeniu tego budynku. Więc jestem bardzo ciekawa, czy faktycznie skończą, ale budynek na żywo robi niesamowite wrażenie. Przepiękna pogoda, piękne słońce i te cudowne alejki, uliczki z tymi balkonami, które są przepełnione kwiatami, roślinami, coś przepięknego. I w momencie, kiedy wylatujemy z chłodnej, jeszcze dosyć mroźnej Polski, ponieważ wylecieliśmy pod koniec marca, to naprawdę cudownie spojrzeć to słoneczko, piękną pogodę i ogólnie architektura w tym mieście robi niesamowite wrażenie. Przemili ludzie, naprawdę bardzo pomocni, nie mam się absolutnie do czego przyczepić. I spacerem kierujemy się do parku Ciutadella. Po drodze mijamy również Łuk Triumfalny, który został zbudowany w 1888 roku z okazji wystawy światowej, która wtedy została zorganizowana w Barcelonie. Z ciekawostek te bańki mydlane puszczał Polak i muszę przyznać, że robiło to też ciekawy klimat. Ale wracając do spaceru, wchodzimy do parku, o którym wcześniej wspomniałam, który jest rewelacyjny na odpoczynek. Wiele ludzi leży sobie na trawie, wypoczywa, rozmawiają. W środku mamy również jezioro, na którym możemy sobie pływać. I popływanie sobie na łódce w tym jeziorze kosztuje 6 euro za pół godziny na dwie osoby. Park jest duży, jest bardzo przyjemny, warto poświęcić sobie na niego więcej czasu, zrelaksować się, odpocząć. Panuje tu bardzo przyjemna atmosfera. I czas spróbować coś tutejszego, co jest bardzo polecane. Mianowicie Hoffman i croissanty z mascarpone. Kosztują 4 euro, dosyć sporo, ale no cóż, trzeba spróbować. Idziemy dalej, spacerując i znów po prostu klimatyczne uliczki na każdym kroku. I dochodzimy do plaży, czyli kolejny główny taki punkt Barcelony, do którego warto się wybrać i odpocząć, poleżeć na piasku, czy też po prostu pospacerować wzdłuż deptaka. No i właśnie postanowiliśmy, że tutaj sobie te rogale spróbujemy i zjemy. Jest dosyć słodki, to zaznaczam, ale niesamowicie pyszny, także bardzo, bardzo polecam spróbować. Plaża bardzo czysta, zadbana, także aż z przyjemnością chce się posiedzieć i odpocząć. Muszę przyznać, że samo miasto jest bardzo czyste. Mimo, że ludzi było dosyć sporo, to nie czułam takiego przytłoczenia. Miejsce absolutnie przyjemne do spacerów, do zwiedzania i przyglądania się tym przepięknym budynkom. A nawiązując do architektury, zobaczyliśmy również tego dnia specyficzne budynki zaprojektowane przez Gaudiego, które robią naprawdę niesamowite wrażenie. Zważając na to, że te budowle były stworzone, wydaje mi się, że w XIX wieku, uważam, że to jest coś niebywałego. Jak ciekawe one są, jak różnorodne, jak przykuwające uwagę do tej pory. Będąc w Barcelonie, trzeba je zobaczyć.
Na koniec poszliśmy na obiad, o kolację po przejściu 18 km tego dnia. Naprawdę bardzo dobre jedzenie. Kolejnego dnia wybraliśmy się na targ. Jest to targ La Boqueria, bardzo mocno polecany i stwierdziliśmy, że zobaczymy, co takiego fajnego w tym targu jest. Zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, bardzo pozytywne. Różnorodne i słodycze, i warzywa, i desery. I można coś spróbować również na słono. I można znaleźć mięso, ryby, dosłownie wszystko, czego tylko chcecie. Faktycznie jest to miejsce, do którego również warto zajrzeć, wypróbować jakichś smaczków, na co akurat macie ochotę. Jak najbardziej jest w czym wybierać. Oczywiście ceny są troszkę wyższe niż standardowo, ale jest to normalne. Przyjęłam to i po prostu przyjemnie spędziłam ten czas. Zobaczyłam wiele różnych ciekawych propozycji dań, gdzie nigdzie indziej nie byłabym w stanie zobaczyć wszystkiego w jednym miejscu. Na spróbowanie wzięliśmy sobie truskawki oblewane w lukrze i różnych dodatkach. Następnie wybraliśmy się spacerem do zamku i punktu widokowego. Zostawiam Wam nazwę tutaj na ekranie. Równie dobrze można podjechać kolejką w jedną i w drugą stronę, natomiast my w jedną stronę stwierdziliśmy, że pójdziemy na pieszo, bo czemu by nie. Gdy już wejdziemy na górę, to widzimy taki punkt widokowy na miasto. Ale idziemy dalej parkiem, jeszcze wyżej, żeby dostać się do zamku, który znajduje się jeszcze troszkę wyżej. Zamek można odwiedzić w środku, można też pospacerować wokół niego, co również jak najbardziej polecam. I zobaczcie też, jaki jest piękny widok przy tym zamku. Stwierdziliśmy, że zjedziemy sobie na dół kolejką. Cena za jedną osobę to jest 10 euro w jedną stronę, w dwie strony to jest 15, także bardziej się opłaca, natomiast my akurat nie chcieliśmy. I faktycznie z kolejki również jest przepiękny widok na całe miasto. Zeszliśmy do miasta i spacerujemy dalej, poznajmy kolejne uliczki i mijamy również uliczkę Barri Gòtic. Uliczkę właściwie jest to średniowieczna dzielnica w Barcelonie, centrum barcelońskiego Starego Miasta. Po drodze pojawia nam się również gotycka katedra, która jest przepiękna, natomiast bardzo burzy tutaj reklama Samsunga, której absolutnie uważam, że nie powinno być, bo to bardzo tutaj razi, a sam budynek jest imponujący. I zabieram Was ze sobą na spacer, żebyście również poczuli ten klimat miejsca. Wybieramy się teraz na churrosy. Oczywiście trzeba spróbować. Do miejsca, które również było polecane i wzięliśmy sobie je na wynos. Natomiast muszę przyznać, że nie zrobiły na mnie jakiegoś wielkiego wrażenia. Były poprawne po prostu. Kolejnego dnia wybraliśmy się do parku Güell. Zaznaczam, że trzeba troszkę wejść do góry, żeby do tego parku dotrzeć, ponieważ on znajduje się właśnie troszkę wyżej. Ale czy warto? Zobaczycie później. My kupiliśmy bilet online, kosztuje 10 euro za osobę i tam wyznaczamy sobie godzinę, kiedy chcemy wejść. My wybraliśmy godzinę 10, natomiast byliśmy tam na wejściu od razu na 9.30 i też bez problemu wpuszczają. Jak najbardziej polecam oczywiście pójście z rana, jak zawsze z rana jest najlepiej, bo najmniej ludzi. Można spokojnie sobie pospacerować po tym parku, ponieważ on jest dosyć spory. Przyznam, że nawet nie wiedziałam, że on jest tak duży i że zajmie kilka godzin, żeby sobie po nim pospacerować. Klimat jest absolutnie niesamowity i bardzo dobrze wspominam czas spędzony w tym parku. Jest to miejsce, które absolutnie warto odwiedzić i za które warto zapłacić te 10 euro, bo robi niesamowite wrażenie i te budowle, i architektura wokół, no to jest coś niesamowitego, czego nigdzie indziej nie widziałam. To jest coś zachwycającego, naprawdę. I
zobaczcie, jak ten park jest duży. My zaczynaliśmy od tego punktu właśnie, co tam widzicie, te krzyże, a jesteśmy już tutaj na kolejnym miejscu, więc sporo jest do przejścia, tak jak wspomniałam, ale to dobrze, bo miejsce jest naprawdę zachwycające. Wyszliśmy później z parku innym wyjściem niż wchodziliśmy i doszliśmy do punktu widokowego, który, jak widzicie tutaj teraz nazwę, który jak najbardziej również bardzo polecam zobaczyć. Wybraliśmy się na obiad i oczywiście weszła sangria, która bardzo mi smakuje i gdy tylko jest możliwość, to oczywiście zamawiam. Bardzo Wam polecam te restauracje, naprawdę przepyszne jedzenie nam obojgu smakowało bardzo. Znajduje się on od razu obok kolejnego punktu, do którego się wspinamy. I uważam, że jest to najlepszy punkt widokowy, bo widać przepięknie bardzo dużo miasta. I uważam, że jest to punkt absolutnie, absolutnie obowiązkowy i zobaczyć to na własne oczy. Oczywiście kamera nie oddaje tego w pełni, jak cudownie to wygląda na żywo. I dalej zeszliśmy na dół, wybraliśmy się dalej spacerkiem do kolejnego punktu widokowego. Naprawdę no, widoki są tutaj niesamowite. Zobaczcie, jaki jest klimat w ogóle tego miejsca. Coś pięknego. Kolejnego dnia mój partner wybrał się do Camp Nou, czyli też takie kultowe miejsce w Barcelonie, które dla fanów piłki nożnej myślę, że absolutnie konieczne miejsce do odwiedzenia. Już są w ogóle stędy Lewandowskiego, to też jest mega ciekawe do zobaczenia. Nie będę się tutaj akurat bardzo mocno rozgadywać na temat tego miejsca, ponieważ ja w nim nie byłam. Mnie to jakoś nie kręci, ale z tego co powiedział partner, naprawdę warto odwiedzić to miejsce. Bilet wstępu kosztuje około 150 zł, z tego co pamiętam, i był zamawiany już online wcześniej na konkretny dzień i konkretną godzinę. Tego samego dnia wybraliśmy się jeszcze na plażę, żeby sobie jeszcze chwilę podpoczywać. I spacerem kierujemy się do parku Ciutadella. Oczywiście nie obyłoby się bez sangrii, do tego również obiad. Bardzo polecam to miejsce, przesmaczne miałam swoje danie i oczywiście jest to wersja wege. Ale zostało nam jeszcze do spróbowania jedno bardzo polecane miejsce, a właściwie deser, czyli sernik John Cake. Podobno jest najlepszym sernikiem ever, więc chcieliśmy to również spróbować. Także kupiliśmy sernik, wróciliśmy do parku Ciutadella, gdzie jak możecie zobaczyć, ludzi jest całe mnóstwo. Ale park jest na tyle duży, że nie ma takiego efektu przytłoczenia. Ale mega dobra. I'm not half the man I used to be. There's a shadow. I co, słuchajcie, pozostało pożegnanie się z Barceloną. Ja osobiście bardzo polecam odwiedzić to miasto. Bardzo ciekawe, bardzo urokliwe. Mamy tu i plaże, i piękne budynki, i pyszne jedzenie. Naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. Jeśli chodzi o zakup biletów, bardzo polecam zamawiać je wcześniej, ponieważ w tych czasach bilety są niestety droższe niż kiedyś. I im wcześniej zamówimy, tym mamy możliwość złapać tańsze te bilety, bo wiem, że w tym momencie, kiedy to nagrywam na początku kwietnia, te bilety są znacznie, znacznie droższe, dwukrotnie droższe nawet. My akurat bilety mieliśmy kupione w styczniu, a byliśmy tutaj pod koniec marca. I oczywiście jest to okres trochę poza sezonem, więc też dodatkowo jest tańsze. Oczywiście najkorzystniej jest dopasować do konkretnego terminu i kupić bilety na moment, kiedy są najtańsze, ale wiadomo, że nie każdy ma taką możliwość. Jeśli chodzi o podsumowanie całych kosztów tego wyjazdu na 6 dni, wyszło nas po około 2200 zł na osobę. Dajcie znać, czy byliście już w Barcelonie. Wiem, że wiele z Was już było. A kto się z Was wybiera w niedługim czasie? Dziękuję za uwagę i do zobaczenia. Cześć!